Witam Was w kolejnym sporym, szybkim gotowaniu z dzieckiem na brzuchu, z dzieckiem, które aktualnie nie śpi, więc jeżeli będzie wydawało jakieś dziwne dźwięki, to musicie się na to przygotować psychicznie, a ja muszę się bujać. No, niestety, niestety tak jest. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że czwarty raz próbuję nagrać ten fragment, ponieważ moje dziecko jest dość atencyjne i jak mówię nie do niego, trzymając go na sobie, na przykład karmiąc, to często jest afera z tego tytułu. Ponad ja byłem taka sama. Także czwarte podejście. Co będziemy dzisiaj robić? Ja wycisnęłam sobie właśnie sok z tych wszystkich cytrusów, bo zalegały tutaj. Pyszne było. Zaraz to sprzątnę. Robimy kotleciki. Mam tutaj takie już gotowe, uformowane klopsy. O, o, o. Widzicie? Właśnie to się dzieje, jak gadam nie do dziecka. No i piąte podejście, jak już ktoś tu śpi. Nie wiem, czy będziecie słyszeli chrapanie. Zostawiam to, słuchajcie, bo wy w komentarzach piszecie, jakim ja jestem wzorem do naśladowania, jak wszystko jest po prostu, przepraszam za określenie, zajebiście, ale tak nie do końca jest. Ani ja nie jestem zajebista, ani moje dziecko nie jest chyba tym rodzajem zajebistego dziecka, jakie wam się wydaje. W sensie, że to nie jest dziecko, które leży i patrzy w sufit i się uśmiecha. To jest dziecko bardzo atencyjne. Trzeba je non-stop nosić, zabawiać. Przebodźcowuje się bardzo szybko. Bardzo dużo, czy często i długo woła o karmienie. Także wiecie, dla rodziców zawsze ich dziecko jest najbardziej zajebiste, nawet jeżeli na nie narzekają. Ale nie myślcie sobie, że u mnie jest po prostu sielanka i nie wiadomo co, tylko dlatego, że jestem w stanie Wam pokazać, jak robię obiad. No obiad jestem w stanie zrobić codziennie, fakt. Może nie codziennie robię, bo robię więcej, ale codziennie mamy obiad. Czasami robię obiady też mój mąż, zwłaszcza w weekend jakieś tam na zapas nagotuję, ale no nie mam za wiele czasu w ciągu dnia dla siebie, więc proszę nie myśleć sobie, że nie wiadomo jak cudownie tutaj u nas jest. I broń Boże, żeby ktoś się próbował porównywać i dołować. Po prostu no jest jak jest. Czasem sobie z tym radzę lepiej, czasem gorzej. Czasem akceptuję to, że mam różne ograniczenia, bardziej lub mniej, ale każdy dzień do przodu i będzie lepiej. No do końca świata nie trzeba dziecka nosić w chuście na brzuchu. I nie ma zakazu mówienia do innych ludzi, gdy to dziecko na tym brzuchu wisi. Także kiedyś będzie lepiej. Dobra, za co się zabieramy? Mamy tutaj gotowe takie klopsiki, już uformowane. Matki muszą iść na skróty. Ja je zresztą bardzo lubię, bo one są wymieszane z bekonem i są fajne takie wędzone. I je po prostu usmażę. Mam pokrojone trochę marchewki w słupki do hummusu, który jedliśmy, zostały, więc je pokroję drobniej i dokroję jeszcze jedną marchewkę i mam pół puszki groszku i to wszystko dodam do tego mięsa, zaleję takim sosem pomidorowym i w moim ryżowarze ugotuję tym razem pszenicę. Jeszcze nie gotowałam niczego poza ryżem, więc to będzie debiut, ale nie ugotuję tego teraz, bo jest 11:34, tylko wszystko sobie już nasypię, a włączę kiedykolwiek, bardziej przed obiadem, już z dzieckiem się bawiąc, jak będę wiedziała, że przez najbliższe jakieś 20 minut nie będzie chciało jeść. Nie zawsze to wiadomo, ale powiedzmy, da się jako tako wyczuć. A to się tylko 10 minut gotuje, to nawet mniej. I w sitku na górze, tutaj wsypię zaraz tę pszenicę, a w sitku położę tę mieszankę warzywną. I one się po prostu uparują w czasie, gdy ta pszenica będzie się gotowała. Dodam może tak z pół szklanki więcej wody, bo tu się na jedną szklankę daje dwie. Ja chcę ugotować jedną szklankę tej pszenicy i no i dodam może 2,5 szklanki wody, żeby to się wszystko dobrze uparowało i nie poprzypalało. Zabieram się za robotę. No i okej, tu mam klopsiki, jeszcze nie są gotowe, to już jest po prostu wszystko podsmażone, zalane sosem, zmniejszyłam ogień, przykryję to zaraz i będzie się tam 15 minut pyrgało, ja w tym czasie mogę robić inne rzeczy. I tu mam naszykowane już wszystko do włączenia później, czyli te kasze pod spodem, warzywa na wierzchu. I gotowe. To starczy na jakiś czas, ale jutro będę robiła chyba inny jeszcze obiad, żeby wiecie, mieć przeplatankę. Parę dni minęło, my pozjadaliśmy różne resztki, między innymi też te klopsiki. Ja znowu się bujam z oczywistych względów i robię obiad na dziś.
Robię taką pieczeń, która jest już gotową pieczenią ze sklepu, już zawinięta w ten boczek, ja tylko sznurek urwałam i tyle. I ją wstawię zaraz do piekarnika i do niej robię dwa dodatki warzywne. Pierwszy to będzie groszek z puszki z ogórkiem kiszonym, mam tu ogórki mojego dziadka, więc będą pyszne, majonezem i pieprzem, a drugi to będą pomidory, które mam tu. Takie ze śmietaną jakby, tylko że nie mam śmietany ani jogurtu i później bliżej pory obiadowej jeszcze będę się wybierała na chwilę do sklepu, więc kupię, a teraz je po prostu przyprawię solą, pieprzem, trochę cukrem, octem i będą czekały na wymieszanie z jogurtem. Dzisiaj w ramach noszenia byłam na zakupach spożywczych, nie pokazałam Wam ich, bo nic jakiegoś nadzwyczajnego. Zrobiłam w międzyczasie podczas rozpakowywania 5-minutowy obiad, czyli zupę ogórkową i tu mam takie kiełbaski jak frankfurterki, już w tej zupie podgrzane, trzeba sobie jakoś radzić. Także to na później i tu mamy do tego jeszcze chleb, tę zupę już mogę wyłączyć. A teraz zabieram się za swój lunch, bo jest godzina 13:26 i mam tu kanapkę z łososiem. Nie wyobrażacie sobie, jak mi wchodzą ryby. Teraz jak karmię, chyba jeszcze bardziej niż w ciąży, ale w ciąży też wchodziły mi bardzo ryby. Po prostu uwielbiam. I na deser mam Snickersa. To jest taka nowa wersja Snickersa, który ma grubą warstwę masła orzechowego. Ja już jadłam, bo 5-opak sobie kupiłam parę dni temu. Dajcie znać, czy jedliście. Moim zdaniem jest pyszny. Chyba bardziej mi smakuje niż klasyczny z chrupiącymi orzeszkami, ale to może dlatego, że ja lubię bardzo kremowe, takie gładkie konsystencje. Dobra, zabieram się za jedzenie, póki można. Jeszcze pranie wywiesiłam też w czasie tego noszenia, bo wstawiłam idąc po zakupy. No, dużo rzeczy da się zrobić w ciągu 2 godzin noszenia dziecka na brzuchu. Moje dziecko dorasta. Ja tu robię obiad. Kurczaka, mam tutaj 2 paczki kurczaka, chyba 800 gramów. 2 worki mrożonych warzyw azjatyckich, mleko kokosowe, szklankę wody i dość dużo pasty Tom Yum. I taka prosta potrawka i do tego będzie ryż. W każdym razie, ja gotuję bez dziecka na klacie. No słuchajcie, co to się dzieje? Dziecko leży sobie na macie i się zabawia różnymi rzeczami. Ja gotuję bez dziecka. Co jakiś czas tu oczywiście przychodzę. I co Wam chciałam powiedzieć, oczywiście to nie leci w tle teraz, tylko włączyłam, żeby Wam pokazać, co oglądałam pod koniec moich seansów nosidłowych, jak już wszystko zrobiłam, a jeszcze dziecko spało w środku, lub podczas cluster feeding wieczornego. Obejrzałam cały serial na Netflixie, Sprzątaczka, naprawdę fajnie. Czasami mnie denerwował, ale finalnie polecam. Także jeżeli szukacie czegoś na jesienne wieczory, to myślę, że jest to dobra opcja. Pytaliście się mnie i zresztą Wam obiecałam informację na temat tego, jak sprawdza się mój ryżowar. Bardzo się sprawdza, jestem zachwycona. 25 euro kosztował. No świetny sprzęt. Słuchajcie, pod spodem mam teraz akurat kaszę, ale to może być kasza, ryż, cokolwiek z takich ziarnistych. Sobie zalewam wodą. Wtedy, kiedy mam czas, kiedy akurat dziecko chwilę się bawi na macie, jak teraz, albo kiedy śpi, albo cokolwiek. Tu mam warzywa mrożone. Nie zawsze tego używam, często używam tylko do gotowania tych ziaren. Przykrywam, włączam i to mi się samo gotuje, nic nie mieszam, wszystko jest fajnie, nawet dość długo trzyma ciepło, także ekstra. I przy okazji pokażę Wam szybko na dzisiejszy obiad, to będzie właśnie ta kasza, te warzywa i wczoraj przesmażyłam pieczarki, robiąc inny obiad, tyle zdążyłam zrobić, przesmażyłam pieczarki i mięso i dzisiaj jeszcze je zaleję takim sosem, który zrobię z jogurtu, bo mam otwarty, przecieru czy koncentratu pomidorowego, jakichś tam przypraw i to wszystko w tym podgrzeję, dogrzeję i taki będzie na dziś obiad. A ja już teraz, korzystając z okazji, pożegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!